chciałbym przedstawić założenia Loterii Narodowego Programu Szczepień, która zostanie uruchomiona również od 1 lipca. To będzie zadanie realizowane przez Totalizator Sportowy, który będzie spółką wiodącą. Bardzo dziękujemy panu premierowi Sasinowi, władzom Totalizatora, dlatego że poza Totalizatorem włączy się w to przedsięwzięcie również szereg spółek Skarbu Państwa. I ta formuła loterii umożliwi również dołączenie do tego niektórym samorządom, bo są samorządy takie jak Warszawa czy Kraków, które zgłaszały chęć włączenia się do takiej loterii, mając bardzo atrakcyjne nagrody w swoich miastach dla swoich mieszkańców. Postaramy się stworzyć taką możliwość. Jeśli samorząd nie będzie chciał sam zorganizować takiej loterii, będzie mógł się dołączyć do tej, oczywiście pod kątem swoich mieszkańców. Ja przedstawiam Państwu tylko założenia, ponieważ za 2 tygodnie razem z Totalizatorem Sportowym pokażemy dokładnie, jak ten program będzie wyglądał, ale już teraz chciałem powiedzieć, że te nagrody będą atrakcyjne. Mniej więcej co 2000 osoba, która będzie się szczepiła, będzie otrzymywała 500 zł, to można powiedzieć taka nagroda gwarantowana, ale każdy uczestnik tej loterii będzie miał 4 szanse na wygraną, to znaczy poza tym natychmiastową wygraną dla co 2000 uczestnika 500 zł, co tydzień będą losowane nagrody po 50 tysięcy złotych, do tego różnego rodzaju nagrody rzeczowe, takie jak hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, vouchery ubezpieczeniowe. Co miesiąc będzie to dwie nagrody po 100 tysięcy złotych plus samochód hybrydowy i w finale 2 razy po 1 000 000 złotych i również samochód hybrydowy. Więc proszę Państwa, te nagrody są atrakcyjne, ale wierzymy wzorem też na przykład innych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, że taka loteria pozytywnie wpłynie na zainteresowanie programem szczepień.